Smoki to jedne z najbardziej rozpoznawalnych istot ze świata fantasy. Powstało ich bardzo wiele w grach oraz filmach, a ja przedstawię wam 5 moich ulubionych. Cześć, z tej strony Modrak i dzięki, że mnie oglądasz. Nie przedłużając zatem, zapraszam do mojej listy. Miejsce 5. Drogon z Gry o Tron. Jeden z trójki smoków, które Calissi nazwała swoimi dziećmi. Drogon, Rhaegal i Viserion byli pierwszymi od 1,5 wieku smokami, które pojawiły się na świecie. To właśnie Drogon był smokiem, którego dosiadała Daenerys podczas przemierzania nieba nad Westeros oraz Essos. Był największym i najagresywniejszym spośród rodzeństwa oraz jedynym, który został przy życiu do końca serialu. Podobnie jak dwójka braci, wlewał strach w serca wszystkich, którzy go zobaczyli, zarówno wrogów jego matki, jak i sprzymierzeńców. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów poruszał się dosyć szybko i sprawnie manewrował w powietrzu. To wszystko za sprawą potężnych skrzydeł, które na ziemi wykorzystywał do podpierania się oraz chodzenia. Jego ciało zdobiły czarne i czerwone łuski oraz liczne kolce. Potrafił ziać ogniem, mogącym w okamgnieniu stopić stal, co zademonstrował na końcu ostatniego sezonu serialu, zanim odleciał ze swoją matką. Wiem, że to dosyć skromny opis, ale przypominam, to jest lista top 5, a nie odcinek Bestiariusza. Na niego przyjdzie jeszcze czas. Miejsce 4. Smaug z Hobbita. Najstarszy spośród smoków, które znalazły się na tej liście. Nie mam jednak na myśli tego, ile ma lat w książce, tylko to, kiedy pierwszy raz mogliśmy o nim przeczytać. Książka pod tytułem Hobbit, czyli Tam i z powrotem, w której to Smaug powstał, została wydana w 1937 roku, więc wiecie, o czym mówię. Smaug był typowym przedstawicielem ognistych smoków. Miał czerwono-złote łuski pokrywające całe ciało i jedną parę skrzydeł, które służyły mu także jako przednie łapy. Budową ciała przypominał nieco Drogona, lecz nie miał aż tylu kolców i w przeciwieństwie do niego potrafił mówić. Usposobieniem Smaug przypominał wszelkie smoki z legend. Był chciwy, okrutny, mściwy, ale także inteligentny oraz przebiegły. Wielu ludzi twierdzi, że Tolkien wzorował się legendarnym Fafnirem, kiedy powoływał Smauga do życia. Miejsce 3. Alduin ze Skyrim. Alduin w zasadzie nie jest typowym smokiem, tylko norskim bóstwem pod postacią smoka. Nosi przydomek Pożeracz Światów i jest finalnym bossem głównego wątku fabularnego w grze The Elder Scrolls Skyrim. Alduin, jak i inne smoki Skyrim, przemawia w prastarym smoczym dialekcie. Słowa te mają ogromną moc, ponieważ formują się w tłum i posiadają magiczne właściwości. Dla przykładu, kiedy smok atakuje kulą ognia, to wypowiada słowa Yol Torshul, które przybierają postać ogromnego płonącego pocisku. Ponadto Alduin potrafi wskrzeszać poległe przed wieloma laty smoki. Taki też ma swój cel – powołać do życia martwe smoki, aby znów niepodzielnie rządziły światem. Zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwonek już teraz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam was też na mój fanpage na Facebooku, abyście mogli decydować o tematyce odcinków. Link znajdziecie w opisie. Miejsce 2. Mushu z Mulan. Nie, wcale nie żartuję. To nie jest lista najpotężniejszych smoków, lecz najlepszych. Tłumaczcie to jak chcecie. Mushu z głosem pana Jerzego Sztura to wizytówka całej serii Mulan. Ponoć niegdyś wielki i potężny smok, który pełnił funkcję strażnika rodziny, zdegradowany do roli bijącego w gong. Zasłużył sobie na to, kiedy nie udało mu się ochronić jednego z przodków Mulan przed utratą głowy. Dosłownie. Facet nosi ją teraz pod pachą jako duch. Mushu przypomina teraz bardziej czerwoną jaszczurkę aniżeli smoka, ale wciąż potrafi ziać ogniem. Na oko ma mniej więcej metr długości i jest stylizowany na typowego chińskiego smoka. Jest niebywale wytrzymały, wielokrotnie przeżył stratowanie, rozciąganie czy nawet eksplozję. Poza tym, jego największym atutem jest lojalność i troskliwość wobec swojej podopiecznej Fa Mulan. Miejsce 1. Deathwing z World of Warcraft. Deathwing to chyba najpotężniejszy ze wszystkich znanych mi smoków. Okej, są też smoki spełniające życzenia w Dragon Ballu, ale myślę, że jednak Deathwing bardziej zasługuje na pierwsze miejsce na tej liście. Dawniej znany jako Neltarion, strażnik ziemi, a obecnie aspekt śmierci, niszczyciel albo czarna plaga. Razem z innymi smoczymi aspektami pokonał ogromnego protosmoka o imieniu Galakrond. Zapobiegli tym samym kompletnemu unicestwieniu życia na Azeroth, bowiem potężny Galakrond cały czas pozostawał nienasycony, co tylko wzmagało jego furię. Neltarion jako jedyny z protosmoków potrafił posługiwać się łamaną mową, kiedy pozostałe z nich były bardziej pierwotne. Z czasem prastarzy bogowie jednak przeciągnęli go na swoją stronę, szepcząc i mącąc mu w głowie. Nie będę teraz zagłębiał się w tematykę smoków i protosmoków ze świata Warcrafta, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Poświęcę im sporo miejsca w odcinku Bestiariusza, który będzie właśnie o smokach. Neltarion należał do gatunku czarnych smoków, lecz po przemianie w Deathwinga bliżej mu było do demona. Przez bliskość potężnego artefaktu, jakim była dusza smoka, a później dusza demona, jego ciało zaczęła rozrywać ogromna moc. Płynny ogień buzujący w jego ciele zaczął wypływać z licznych pęknięć. Rozkazał więc goblińskim kowalom, aby stworzyli dla niego zbroję z adamantium i trwale przytwierdzili do jego skóry. Tylko w ten sposób był w stanie utrzymać swoją formę. Dopiero zjednoczone siły bohaterów Azeroth, Thralla i pozostałych smoczych aspektów były w stanie pokonać Deathwinga i jego furię. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moje zestawienie top 5 smoków. Zgadzacie się z nim, czy jednak coś byście w nim zmienili? Dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!